Całe życie było związane z siatkówką, prawda? I na początku interesowałem się najbardziej medaliarstwem wszelakim. Zbierałem do tej pory monety sportowe, które też były związane z olimpiadami, z mistrzostwami w różnych dyscyplinach, nie tylko w siatkówce. No i tak dochodziło, parę koszulek przyszło, odeszło, dorzuciliśmy. I bardziej zrobiliśmy sobie na początku taką oazę siatkarską na Ursynowie, gdzie ustawiliśmy kilka fajnych rzeczy. No i to się rozrosło po prostu. I tak trochę niekontrolowany przypływ fajnych gadżecików. No i zrobiła się bajeczka.